Katarzyna Dowbor pożegnała się z programem Nasz nowy dom dosyć niespodziewanie. Edward Miszczak postanowił odświeżyć format, a odcinki z nową prowadzącą, Elżbietą Romanowską, widzowie zobaczą już jesienią w telewizji Polsat. Prezenterka nie kryła zaskoczenia, że po zwolnieniu tak otrzymała tak wiele pozytywnej energii od ludzi, to również wiązało się z nowymi propozycjami współpracy. Obecnie Katarzyna Dowbor wraz z córką przyjechały do Hiszpanii w odwiedziny do Macieja i Joanny. Otworzyły się przede mną drzwi. Nawet kilka paragraf teraz troszkę odpoczywam, dlatego że pierwszy raz od dziesięć lat nie jestem w hotelu. Nie muszę wyjeżdżać, nie mam całego lata w pracy, tylko mogę na przykład przyjść na event, mówiła. Bezrobocie Kasi nie trwało zbyt długo. Już podobno znalazła nową posadę w telewizji. Nie będzie to jednak żaden duży program emitowany na antenie TVN, u. Kasię przygarnęła mała stacja Canal, domo, która specjalizuje się w tematyce urządzania wnętrz i porad na temat domów, mieszkań i ogrodów. Odetchnęła z ulgą, że udało jej się zaczepić w nowym miejscu, zdradziła pudelkowi osoba z otoczenia gwiazdy. Okazuje się, że nic nie dzieje się bez przyczyny, nowa praca nie wymaga tak długiego spędzania czasu na planie zdjęciowym, więc prezenterka będzie mogła go przeznaczyć na inne aktywności. Jeśli wszystko się powiedzie, to nowy program z pewnością będzie wymagał mniejszej dyspozycyjności niż nasz nowy dom i pozwoli jej skupić się na dodatkowych chałturach i rozwijaniu profili w mediach społecznościowych, do czego bardzo namawiają ją dzieci. Maciej Dowbor Joanna Koroniewska i Maria Dowbor, Baczyńska, przypis, redaktor, dodaje informator. Zobacz też. Ela Romanowska tylko nam ujawniła swój gigantyczny lęk. Tak szczera jeszcze nie była, pomponik eksklusive. Dowbor niespodziewanie pokazała córkę wieści o słabym stanie zdrowia. Dowbor to były tylko plotki. Bawiła się z najbliższymi, Elżbieta Romanowska rozpoczęła pierwszy projekt w ramach naszego nowego domu. Tak się skończyło.